czwartek 18 czerwca Leszek Leśko, który stara się o reelekcję w drugiej turze wyborów na stanowisko burmistrza Olszyny w kadencji 2024-2029, spotkał się z mieszkańcami miasta w czasie debaty, która miała miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Włodarz gminy przybliżył pracę samorządu w mijającej kadencji, a następnie przez blisko 2 godziny odpowiadał na pytania olszynian. Jestem bardzo zadowolony z ilości naszych mieszkańców, którzy dotarli do Gminnego Ośrodka Kultury z myślą, że będzie tutaj debata pomiędzy kandydatami na burmistrza Olszyny. Bardzo tym wszystkim, którzy zabierali głos i oczywiście prosili o wyjaśnienie pewnych rzeczy, jak również pani dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jeżeli chodzi o Zgorzelec Zofii Barczyk, jak i panu redaktorowi prowadzącemu to dzisiejsze spotkanie oraz panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi serdecznie dziękuję za dobre i ciepłe słowa oraz od wielu mieszkańców, które dzisiaj usłyszałem. W spotkaniu wzięła udział szefowa Zgorzeleckiego Szpitala Zofia Barczyk, która wyjaśniła zgromadzonym sprawę trudności w Olszyńskiej Przychodni Zdrowia, oraz burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik, który wspiera Leszka Leśko w jego ponownych staraniach o fotel burmistrza Olszyny. Takie wsparcie psychiczne i duchowe, ponieważ to, co Leszek ostatnio przeżył w ostatnich dniach kampanii, ale i wcześniej, to było takie obrzucanie się błotem, inwektywami i to po prostu chciałem, żeby się poczuł tak raźniej. Natomiast pytania mieszkańców do pana burmistrza były takie, jak na zebraniach, a tu lampy nie ma, a tu jakieś przejście, a tu zbrudna ulica. To są pytania, gdzie wszędzie padają, bo to najbardziej ludzi interesuje. Czystość miasta, najbliższe otoczenie, koszenie trawy. To są takie ludzkie sprawy. Tu nikt nie mówił dzisiaj o inwestycjach, o tym, że będzie stadion, że będzie wiele innych rzeczy, chociażby te centrum dla osób niepełnosprawnych, to co robi, czy jaka będzie przyszłość, bo to jest już w takim konkretnym, zapisanym wymiarze, to nie jest jakaś wizja szklanych domów. No ale nie było drugiego kandydata, jeszcze sobie obejrzę tą wczorajszą produkcję telewizji zachodniej, żeby też na jego temat w sumie jakieś swoje zdanie wyrazić. Natomiast wiem, że napisał książkę o lubańskiej sparcie, lubańskim sporcie. Wiem, że na tym się zna, wywodzi się z tego sportowego środowiska i niech czyni to, co mu wychodzi po prostu najlepiej. Ja życzę Leszkowi zwycięstwa. Jestem przekonany, że jeszcze w niedzielę około 23-24 poznamy burmistrza, który będzie przez te 5 lat sprawował funkcję. Tym bardziej, że prawo mu na to pozwala, bo kadencyjność jest ograniczona do 2. Leszek już ma ich kilkakrotnie, ale w związku z prawem to jest jego ostatnia kadencja. A tak oto spotkanie podsumował przedstawiciel Komitetu Wyborczego Nasza Gmina Olszyna Zbigniew Madurowicz. To spotkanie przeszło nadzwyczaj pozytywnie. Spodziewaliśmy się może większej ilości pytań, jakichś form trudnych, ale okazuje się, że burmistrz po szeregu spotkaniach, konsultacjach, przemyśleniach potrafił w ten sposób przedstawić ludzkie bolączki zarówno miasta, jak i gminy Olszyna, że praktycznie to wyeliminowało pytania do niewielu, do kilkunastu pytań, gdzie sala była pełna i tu w sali było na pewno powyżej 100 kilkudziesięciu osób. Jak na możliwości Olszyny było to duże zebranie i które przynosiło jednak taki bardzo przyjemny efekt. Burmistrz zebrał brawa i wydaje mi się, że wszystko idzie ku dobrej drodze i mieszkańcy Olszyny utrzymają dobrego, wspaniałego człowieka, który całym sercem pracował dla miasta i gminy. Mało tego, fachowca dużej klasy, który potrafił niejednokrotnie z trudnych sytuacji wychodzić. W spotkaniu z Leszkiem Leśko uczestniczyło blisko 150 osób.